jesteście jak ja, to polityka senioralna, ale pamiętajcie, że polityka senioralna absolutnie nie ma wieku. Polityka senioralna w rządzie Donalda Tuska wzięła się tak naprawdę z naszego wspólnego marzenia. Wspólnego marzenia, o którym opowiedziałam premierowi Tuskowi 2 lata temu. Wiedziałam, że musi powstać jeden ośrodek, który będzie koordynował różne rozwiązania. Widziałam też, jak na seniorów patrzy poprzednia władza, jak na partyjny łup. To dzisiaj niezależna prokuratura prowadzi działania wyjaśniające wobec byłego wiceministra rodziny w zakresie programów senioralnych. Oni myśleli, że jak dadzą seniorowi jednorazowy dodatek, to rozwiążą wszystkie jego problemy. Ale czy senior mieszkający na wsi, samotny, schorowany, za ten jednorazowy dodatek zapewni sobie opiekę? No nie. Owszem, zapłaci jeden czy drugi rachunek, to też jest ważne, dlatego te dodatki wszystkie zostają. Ale my musimy zbudować całe systemowe rozwiązania. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony zobaczcie wokół siebie, jak wielu jest 40-parolatków, 50-parolatków, którzy nie pracują, nie mieszkają, przepraszam, ze swoimi bliskimi, którzy mają swoje rodziny, którzy płacą kredyty, którzy mają dzieci na studiach i którzy też kochają swoją mamę, swojego tatę, ale nie mogą zapewnić im opieki. Więc to my jako państwo powinniśmy im pomóc, odciążyć ich, bo prawda jest taka, że to oni płacą podatki, odprowadzają składki. A więc to my jesteśmy w obowiązku jako państwo pomóc, zapewnić wsparcie seniorowi i odciążyć tych, którzy dzisiaj są tak bardzo potrzebni na rynku pracy. I dlatego wymyśliliśmy bon senioralny. Odkłamując wszelkie mity, bon to znaczone pieniądze. Znaczone pieniądze na opiekę, a usługę tą zapewni samorząd, bo my wierzymy w samorząd. Bo... bo to przecież wy wiecie, komu tę usługę najlepiej zlecić. Może samorząd ją sam wykonać, może ją zlecić lokalnej firmie, może zlecić podmiotowi ekonomii społecznej, a na wsi jakie mamy zasoby? Mamy koła gospodyń wiejskich, a może warto pomyśleć o nich jako o stowarzyszeniach i dać im kwalifikacje, żeby w przyszłości tę usługę mogli wykonywać. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba mieć mądrych gospodarzy, takich jak Rafał Trzaskowski w Warszawie. Czy też takich jak Daniel Putkiewicz tutaj w Piasecznie. I powiem wam, kochani, tak, my nie będziemy do was przyjeżdżać z kartonowymi czekami, bo my razem zbudujemy ten nowatorski projekt. Razem, to jest możliwe. Ale oczywiście jesteśmy realistami, jestem realistką i wiem, żeby uruchomić taki cały system wsparcia usług społecznych w miejscu zamieszkania, to my musimy najpierw mieć ręce do pracy, a więc musimy zainwestować w cały rynek usług właśnie społecznych, żeby wyciągnąć ludzi z szarej strefy, którzy dzisiaj w sposób nieformalny świadczą te usługi, żeby ludzie mogli zdobywać kwalifikacje i to będzie pierwszy moduł tej ustawy właśnie o bonie senioralnym. Trzeba przygotować cały rynek. Co nam to da? Z jednej strony uchroni miejsca pracy tych, którzy dzisiaj pracują, a mają pod opieką swoich bliskich, ale z drugiej strony też stworzy miejsca pracy dla przyszłych opiekunów. To są rozwiązania systemowe, których nam dzisiaj naprawdę bardzo potrzeba. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś może będzie się bał, a co z samotnymi, czy my ich widzimy, z samotnymi seniorami, których dzieci już często są na emeryturze. Otóż budując cały system wsparcia dla seniorów, uruchomimy też inne instrumenty państwa, żeby wspólnie z samorządem sprostać temu zadaniu. Na koniec powiem wam tak. Ja do Sejmu przyszłam z samorządu. Pracowałam w ośrodku pomocy społecznej. I absolutnie pisząc teraz te programy rządowe, to doświadczenie jest bezcenne. I widzę to tak, że PiS owszem dawał centralnie jednorazowe dodatki i mówili tak, radźcie sobie sami. Już nic ich więcej nie interesowało. My jako Koalicja Obywatelska jesteśmy odpowiedzialni i my lokalnie, będąc blisko problemów seniorów, będziemy tworzyć rozwiązania systemowe. Ale i jedno zdanie na koniec. Moi drodzy, realizując marzenia w polityce, trzeba być naprawdę
bardzo odpowiedzialnym. Odpowiedzialnie głosujmy 7 kwietnia.